Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Michał, dziś jest ze mną Jacek. Dzień dobry, Michał, i witam również wszystkich widzów bądź słuchaczy. I wrócimy dzisiaj do filmu, który w Polsce przyszedł trochę bez echa w kinach. Natomiast no, jest jednym z najważniejszych graczy oscarowych w tym sezonie, jakby nie patrzeć. I jak bardzo byśmy tego nie chcieli, no to tak się dzieje. A mowa oczywiście o West Side Story Stevena Spielberga. Powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, że ten film przeszedł bez echa w polskich kinach, bo jednak ma bardzo zdecydowaną grupę swoich zwolenników. Na przykład jeżeli ufać temu, co jest napisane często na Twitterze, to widać po prostu, że są osoby, które za ten film naprawdę wskoczyłyby w ogień i są wielkimi fanami tego remake'u Spielberga. A faktycznie jakoś w polskich kinach nie jest to hit, bo szczerze mówiąc, nawet biłem się długo z takim zamiarem, żeby przed nagrywaniem dzisiejszym iść do kina jeszcze wczoraj. No niestety seans mi nie pasował, po prostu pokrywało mi się to z pracą, dlatego nie I to mogłem dobrze. Pójść. No właśnie, no może i dobrze, ale po prostu wiesz, profesjonalizm tego wymaga, żeby jednak czasami się przygotować, nawet jeżeli się nie za bardzo chce. Natomiast no, był tylko jeden seans w krakowskich kinach, więc no, nie za bardzo jakoś widzę, żeby ten film był hitem w Polsce. A jednak trzeba przyznać, że na świecie jest jednak z tym dużo lepiej i ma swoich zwolenników. To najpierw się odniosę do tego, co powiedziałeś później, czyli do tego, że ma wielu zwolenników. No to jednak box office tego filmu no, nie wygląda zbyt dobrze. I ten film nie zarobił pieniędzy, bo przy budżecie 100 milionów zarobił na świecie bodajże 70 na ten moment. 70, 80. To na Twitterze dzisiaj widziałem. No niecałe 80 milionów. Tak, ja przede wszystkim się zdziwiłem, że budżet tego filmu wyniósł 100 milionów, dlatego że myślałem, że jednak troszkę mniej tak było, bo ten film jakoś szczególnie nie zachwyca, jeżeli chodzi właśnie o jakieś właśnie wizualne kwestie w tym wypadku, dlatego... No zdecydowanie nie zachwyca, natomiast jednak nie da się zaprzeczyć, że tej scenografii jest tam bardzo dużo, że jest tam dużo zbudowane. To, że nie wywołuje to jakichś ogromnych wrażeń, no to jest inna kwestia, no ale jednak widać, że tam pieniądze musiały na to pójść. I też to, ilu tam jest aktorów, niekoniecznie ważnych, no ale jednak tam się dużo ludzi pojawia na ekranie, dużo choreografii, do której potrzeba wielu no, tancerzy, statystów. Także no, no sądzę, że można to tak zrozumieć, no ale faktycznie że można to w 100 wydaje... milionach, tak, że w 100 milionach można to spokojnie zamknąć, natomiast no, nie sądziłem, że to jest aż 100 milionów, no ale oczywiście nie się nad tym tutaj rozdrabniać i myślę, że najlepiej by już przejść do części zasadniczej, o której mamy dzisiaj podyskutować, którą jest po prostu moim zdaniem sama istota remake'u. Ale no właśnie, bo też chciałem powiedzieć, że no fani West Side Story ci zaraz powiedzą, że to nie jest remake, tylko to jest adaptacja musicalu z Broadway. Tak ci powiedzą. W porządku, no ale ja nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat, natomiast ja bym pozostał przy tym, że jednak jest to remake. No ja też bym przy tym pozostał, bo to jest jakby nie patrzeć jeden do jednego oddane to, co było w filmie z 1961. No właśnie. Który, przypomnijmy, wygrał 10 Oscarów na 11 nominacji. No i jest jednym z największych klasyków musicalu na świecie. No właśnie, jest klasykiem. Czy słusznie, czy niesłusznie, no to już temat na inną rozmowę. Natomiast moim zdaniem dobry remake jednak powinien wnieść coś nowego w dyskurs wokół tego filmu i jakoś zredefiniować oryginał. Natomiast film Spielberga, no tak, no powiedzmy sobie szczerze, jest oparty na tym musicalu, ale powiela jego błędy, czyli powierzchowność, kuriozalność, brak logiki w tej całej historii. Oczywiście częściowo również powiela zalety, no ale tylko częściowo moim zdaniem. Tutaj kluczowym elementem krytyki, na której bym się skupił, jest to, że film jest właśnie łudząco podobny do tego oryginału. Częściowo są odświeżone utwory i choreografia, ale jest to jednak zbyt za mało, żeby się zachwycać, tym bardziej, że
niektóre elementy tej choreografii wypadają gorzej niż u poprzednika, który jednak był kinem z przełomu lat 50. i 60., o ile się nie mylę. Więc no nie ma tutaj się czym chwalić moim zdaniem w ogóle. Jeszcze tak, że przypomnieć to, no sama historia jest bardzo prosta, bo opowiada o miłości od pierwszego wejrzenia portorykańskiej dziewczyny i amerykańskiego chłopaka. I w tle mamy no, walki gangów w Nowym Jorku. Znaczy no też walkami to trochę ciężko nazwać. Jakieś tam spięcia między właśnie gangiem białych Amerykanów a gangiem portorykańskim. No więc... Po prostu na Szekspirze, na Romeo i Julii, no bardzo tutaj te analogie jednak są widoczne. Natomiast sam pomysł właśnie, żeby przenieść to tę historię do Nowego Jorku jest moim zdaniem bardzo dobry. No z tym, że z wykonaniem, jeżeli chodzi o kino, tutaj niestety nie wyszło po prostu. No to jest mój zarzut i zarówno do tego remake'u, jak i do oryginału, no bo jednak no, te historie są praktycznie identyczne, znaczy no, są identyczne, także tutaj zarzuty i do jednego, i do drugiego można odnosić, że no właśnie ta historia jest bardzo płaska, bohaterowie są w ogóle nierozbudowani, dzieje się tutaj bardzo dużo kuriozalnych rzeczy, które ciężko logicznie wytłumaczyć, no i myślałem, że jednak remake trochę to zmieni. Jest też tutaj dużo możliwości, żeby tę historię uspółcześnić, no bo no napięcia rasowe w Stanach Zjednoczonych cały czas się dzieje, więc no było tutaj dużo pola do popisu dla Spielberga. On po prostu postanowił przenieść jeden do jednego to, co zostało zrobione 60. Tak, tutaj no, trzeba przyznać, że też do Tonego Kushnera można mieć zarzut, który jest autorem scenariusza. W zasadzie właśnie ten film jest przepisany w zasadzie, tak jak rozmawialiśmy już kiedyś, że no, ciężko tutaj w ogóle za cokolwiek go pochwalić, bo to jest w zasadzie jeden do jednego, jeśli chodzi o oryginał kinowy. No, a gdybyś miał powiedzieć jakąś zaletę nowego West Side Story w porównaniu do oryginału, znalazłbyś coś? Oczywiście, to znaczy mam takie naprawdę trzy dobre momenty, jeśli o mnie chodzi. Nie wiem, czy to jest po prostu to, o co tobie chodzi teraz, że zalety w porównaniu do oryginału, natomiast bardzo podobała mi się sekwencja początkowa. Tutaj miałem za dużo powiedziane, że na jakąś właśnie rewolucję względem oryginału, natomiast miałem nadzieję na dobry seans, bo naprawdę zrobiło to na mnie bardzo pozytywne wrażenie i po obejrzeniu sekwencji początkowej wydawało mi się, że naprawdę to będzie satysfakcjonujący seans. No później było gorzej niestety, ale za sekwencję początkową naprawdę jestem w stanie postawić plusa i tutaj przejdę już do największej zalety tego filmu, czyli to jest rola Ariany DeBose, która po prostu kradnie cały spotlight w tym filmie, reszcie obsady. Ameryka w jej wykonaniu to jest najlepszy moment filmu, moim zdaniem. Oczywiście no, trzeba też oddać, że David Alvarez, który wcielił się w rolę Bernardo, też przy tej choreografii, przy tej piosence wykonał dobrą robotę, tam bardzo dobrze ją uzupełniał. No a także reszta kobiecej obsady również fajnie, bardzo fajnie to wyglądało. W ogóle to jest taki najjaśniejszy moment tego filmu. Jeszcze na pewno w porządku była scena na komisariacie, gdy oni też moim zdaniem z dużym polotem wykonali tę piosenkę, tę choreografię i w tym wypadku chyba lista takich udanych scen, które zapadły mi w pamięć, się kończy w tym wypadku. Nie wiem, jak u ciebie jest. Najbardziej z obsady podobał Mike Feist i kiedy Mike wszedł z ekranu już tam jakoś no, w połowie filmu, czy tam no, jakoś tam no, w drugiej części filmu. Trochę dalej niż połowa, ale faktycznie. To brakowało mi. Myślę, że on też był najlepszy z męskiej obsady, to trzeba przyznać, ale właśnie poza sekwencją początkową później już nie miał jakoś szczególnie okazji do wykazania się. No była jeszcze scena właśnie jego rywalizacji z Tonym, z którego wcielał się Ansel Elgort, do którego jeszcze później przejdę, ale
no ta scena była bardzo przekombinowana, no nie było to oczywiście jego wina, no ale, ale to już po prostu, to już inna sprawa. Natomiast faktycznie, no on jest, można powiedzieć, bardzo dobrym elementem tego filmu i tutaj mam nadzieję, że gdzieś go zobaczymy, bo potencjał na pewno pokazał. Generalnie patrząc ogólnie na całą obsadę, to West Side Story jest lepszym filmem aktorskim niż oryginał, gdzie aktorstwo w zasadzie w wykonaniu każdego bardzo mi przeszkadzało. No tak, mimo, że minimalnie lepiej. Wygrało dwa Oscary za aktorstwo. No ale no, co się stało, to się nie odstanie. To jest nieporozumienie, ale jednak tutaj należy zauważyć, że West Side Story no, też nie jest idealnym filmem, jeśli chodzi o obsadę. No, dlatego, że przede wszystkim główna para, czyli Ansel Elgort i Rachel Zegler są po prostu... Drewniani. Drewniani, bardzo mało przekonujący, no szczególnie Ansel Elgort, no bo jeżeli chodzi o Rachel Zegler, no to ona grała jednak portorykańską młodą dziewczynę. Ona nie dźwigała całej historii i całego filmu na swoich barkach. No, obsadzanie Ansela Elgorta, aktora niedoświadczonego, który nic jeszcze w swojej karierze moim zdaniem nie pokazał, w tak poważnej roli, no to tutaj strzał w stopę Spielberga, dlatego że kim był Tony? Tony był legendą Jetsów, nowojorskiego gangu, gdy ktoś gra Tonego i jest gangsterem, no to nie może po prostu być Anselem Elgortem, wyglądać jak Ansel Elgort, który jest pozbawiony w tej roli znamion charyzmy i jeżeli chodzi o przywódcę gangu, który ma być z definicji silny, charyzmatyczny, przebojowy, a tutaj wygląda w zasadzie jak, przepraszam, że użyję tego słowa, ale jak lamus, no to ciężko mi tutaj w ogóle bronić ten wybór, jeśli chodzi o obsadę. No i też właśnie jest bardzo duży kontrast między Elgortem, a między Mike'iem Feistem. Który jest charyzmatyczny. Którego właśnie bije ta charyzma i kiedy Mike Feist jest całą resztą swojego gangu, to widać naturalnie, że jest liderem. A właśnie miał być chyba na odwrót, prawda? Bo to jednak, oczywiście, Mike Feist też miał być charyzmatyczny, ale jednak ten Tony był największym kozakiem w tym gangu i to po prostu on był legendą miejską i w niego mieli być wpatrzeni wszyscy, włącznie właśnie z Feistem. Ale w tym wypadku jest zupełnie na odwrót i jest to wina po prostu kompletnie przestrzelonej niejakiej kreacji, która odbiera wiarygodność nie tylko tej postaci Tonego, ale również całej historii, która jest oparta właśnie na jego legendzie. I on kompletnie nie udźwignął ciężaru tej roli. I nie rozumiem właśnie tego wyboru, bo rozumiem, że Elgort w jakimś tam stopniu jakąś tam karierę muzyczną prowadzi, szczerze mówiąc nie śledziłem jej nigdy, ale również jest, no nie jest nikim szczególnym moim zdaniem, jeśli chodzi o karierę muzyczną. Więc wokalnie to jedynie poprawnie i myślę, że dowolny piosenkarz nawet klasy B, jeżeli lepiej by się ten casting przeprowadziło, mógłby tę rolę zagrać 5 razy lepiej od Elgorta. Dlatego no tutaj nie jestem, jestem po prostu kompletnie jakby... No brak po prostu słów na to, że jakim wielkim nieporozumieniem jest tutaj Elgort w tej roli. Rzadko kiedy nie jestem w stanie żadnego pozytywu dostrzec w roli, natomiast no tutaj pierwsza rola od bardzo dawna, gdzie jestem autentycznie jakoś tak zażenowany całą jego grą. I też natura tego scenariusza, który no, jest napisany w taki bardzo prosty sposób, bez żadnego zagłębiania się w nic, wymaga od pary głównych aktorów bardzo dużo chemii, bardzo dużo charyzmy, żeby ten romans był w jakimkolwiek stopniu do uwierzenia. Natomiast no i właśnie i Elgort, i Zegler nie mają tej chemii między sobą. I no, przy takim wybrakowanym scenariuszu ciężko tutaj zauważyć, że faktycznie może być między nimi jakieś uczucie. Tak, brak logiki i brak chemii między tą główną parą właśnie to też jest kolejny gwóźdź do trumny tego filmu. No w tym wypadku po prostu i ta właśnie działalność gangu Tonego i jego romans jest po prostu kompletnie przestrzelony.
Jeszcze pamiętam właśnie tę scenę, gdy po tym tańcu on idzie właśnie i spotyka ją na balkonie. Taka bardzo niepozorna scena, ale mimo wszystko no, też pokazuje troszeczkę kuriozum, która była kuriozum tego filmu, tej historii, bo po prostu była cholernie rozwleczona, to wtedy po prostu powinna być chemia z tego ekranu i magia, że naprawdę między nimi iskrzy, coś jest, a kompletnie mnie to nie kupiło. No, nie widziałem, nie czułem tej historii, dlatego jestem, no nie, po prostu zarówno ta działalność w gangu Tonego i jego historia miłosna jest z Marią jest kompletnie obok mnie przeszła i myślę, że obok ciebie również, dlatego... No tak, ale jednak niektórzy czuli ten film dosyć bardzo. Patrząc na to, że ma dużo fanów, więc chciałbym się zapytać, dla kogo ten film był według ciebie? Czy to był głównie dla fanów oryginału i jechał na nostalgii? Czy to jest może bardziej po prostu niezły musical w opinii fanów musicalu? Czy no, dla kogo to jest? Znaczy, tak jak wspomniałeś na początku, że fani właśnie broadwayowskiego West Side Story na pewno bardzo chętnie poszli na ten film. Zresztą chyba nawet siedziałem obok dwóch takich na sali, którzy po prostu co ciekawe, im też się ten film nie podobał, tylko po prostu porównywali wszystko właśnie do samego musicalu, a nie oryginału kinowego. I właśnie no ale widać było, że oni się bardzo znali na rzeczy i nawet podsłuchując ich rozmowy, jak szliśmy korytarzem kinowym już po seansie, no to można było wywnioskować z tego, że jednak bardzo dużo o tym wiedzieli i myślę, że właśnie bardzo chętnie takie osoby poszły na ten film, ale też szczególnie fani wersji kinowej, którzy właśnie, tak jak mówiłeś, bazowali na nostalgii i właśnie sami twórcy, którzy również na tej nostalgii bazowali, wykorzystali tę nostalgię. I właśnie to jest główny powód zachwytów nad tym filmem, ale również karta przetargowa do zdobycia jak największej ilości nominacji, a później przełożenia tych nominacji na nagrody. No bo ten film nawet nie wygląda, jakby był unowocześniony. Już chodzi właśnie o samą scenę, czy o to, jak zdjęcia wyglądają w tym filmie. To wszystko wygląda jak takie trochę niby odświeżone, ale jednak jak coś przestarzałego. Tak, szczerze mówiąc, wiesz, mi się podoba scenografia w tym filmie, podobają mi się zdjęcia w tym filmie, natomiast też nie dostrzegam niczego nowego, dlatego ciężko właśnie wskazać mi to jako zaletę względem tej pierwszej wersji kinowego West Side Story, bo o ile przyjemnie się na to patrzy, tak jakoś szczególnie, jest tego dużo, tak jak wspomniałeś, tak jakoś szczególnie się to nie wyróżnia. No i nie ma w tym niczego, co powodowałoby jakiś większy zachwyt i zasługiwało na nagrody albo nominacje. No tak, no po prostu pytanie, które się pojawia podczas oglądania tego, no to jest proste, po co to powstało i komu to było potrzebne. I no, jedyną odpowiedzią na to jest chyba Steven Spielberg, który po prostu chciał zrobić ten film i chciał dostać nominację, no i mu się to uda, no. I tutaj właśnie się nasuwa takie pytanie, czy Spielberg po prostu faktycznie jest takim fanem West Side Story i chciał zrobić ten film, ale właśnie tak w moim odczuciu, gdybym ja był fanem jakiejś historii, to chciałbym zrobić ten film po swojemu. A Spielberg nie robi tego filmu po swojemu, no tylko delikatnie go odrestaurował. I właśnie pytanie, czy Spielberg jest już tak kompletnie pozbawiony ambicji, bo ja nie mam nic, tutaj nie kieruję żadnych zarzutów do reżyserii Stevena Spielberga, bo moim zdaniem naprawdę on dał radę. Nie ma tu jakichś wielkich błędów, jeżeli chodzi o reżyserię. Jest naprawdę wszystko wykonane w porządku. Tym, że jeżeli on faktycznie chciał to zrobić, chciał zrobić ten film po swojemu, no to trochę mu nie wyszło, no bo po prostu... On sprawił, że West Side Story znowu jest w miarę głośno, znowu się o tym filmie mówi, natomiast nieszczególnie mówi się jako o filmie Stevena Spielberga, tylko po prostu, że ktoś to zrobił, ktoś znowu przepnął ten film na afisz, no i nic, no ale nic poza tym.
No tak, to pod względem rzemieślniczym jest tutaj poprawnie, natomiast nie ma żadnego serca włożonego w tę historię. No właśnie, więc nie wiem, czy po prostu Spielberg tutaj się chciał jakby znowu pokazać, czy chciał jakby odrestaurować West Side Story, tylko że po swojemu, no ale nie widzę po prostu żadnej nuty autorskiej w tym filmie, jeśli chodzi o Spielberga. Więc po prostu pozostaje pytanie, czy jemu jakkolwiek jeszcze zależy na właśnie takiej wizji autorskiej, czy po prostu już tylko odcinaniu kuponów od kariery, którą moim zdaniem, jeżeli to ma tak wyglądać dalej, no to powinien powoli kończyć, no bo po co? No i na zbieraniu nominacji też do przeróżnych nagród, bo jak ten film wychodził w grudniu w Stanach Zjednoczonych, no to na Twitterze pojawiały się opinie, że to jest nowy frontrunner do Best Picture. My z Alanem też tego nigdy nie rozumieliśmy, no ale na Twitterze był taki dyskurs, że no West Side Story jest nowym frontrunnerem do zwycięstwa. Na pewno jest jednym z faworytów do nominacji, które w większości kategorii moim zdaniem, do których kandyduje, no na pewno jest faworytem, ale do zwycięstwa już niekoniecznie. No ja nigdy tego nie widziałem i na szczęście te wszystkie początkowe typy się nie potwierdzają na ten moment. Reżyser ja nie. Scenariusz, no wątpię, żeby się na nominację załapał z czymś takim, no do Złotego Globu co prawda jest, ale myślę, że ktoś tam jeszcze może. Aktualnie w takich moich przewidywaniach, to jeżeli chodzi o scenariusz, to ten Tony Kushner zajmuje w tym wypadku miejsce piąte, scenariusz do West Side Story, ale myślę, że ktoś jeszcze w dalszej części sezonu wskoczy za niego. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast no, w kategoriach technicznych tutaj będzie dominować pewnie Duna, więc wydaje mi się, że również nie ma co liczyć na zwycięstwo. Ale już na przykład Ariana DeBose może wygrać właśnie Oscara za aktorkę drugoplanową. Też nie uważam, że będzie to najlepszy wybór, natomiast nie obraziłbym się, gdyby się tak stało. I myślę, że tutaj akurat może się połączyć w grę o zwycięstwo. A skoro Złote Globy już za 5 dni są, to jak sądzisz, czy West Side Story wywiezie to, co mu się przewiduje, czyli zarówno komedię, jak i aktorkę w komedii dla Rachel Zegler i Ariany DeBose? Błagam, żeby tylko Rachel Zegler nie wygrała. Po prostu jakoś no, kompletnie tego nie widzę. No, nagradzajmy jednak najlepsze role, a nie po prostu dlatego, że gra w filmie, który jest tam z jakichś powodów lubiany. Natomiast biorąc pod uwagę przewidywania bukmacherskie i to, kto jest faworytem, no to faktycznie West Side Story tutaj może nagrodę za komedię zgarnąć, natomiast wydaje mi się, że nie jest to wcale takie oczywiste, jak się wydaje. To jest troszeczkę wróżenie z fusu w tym momencie i równie dobrze ktoś może okazać się tutaj takim czarnym koniem i jednak wskoczyć na to miejsce za West Side Story. Może Don't Look Up, który jest jednak dużo popularniejszym filmem wśród publiczności niż West Side Story. I ciekawie byłoby. No ja też sądzę, że West Side Story jest bardzo przeceniany przez bookmacherów. No, trochę taki nudny wybór Złotych Globów. I że będą jednak próbowali pójść w coś ciekawszego, żeby zwrócić na siebie uwagę, a nie po prostu no, nagrodzić coś, co w zasadzie przejdzie bez echa i nie zmieni sytuacji Złotych Globów. Ani też nie zmieni nic w sezonie. I sądzę, że no, DeBose spokojnie może wygrać. Natomiast DeBose może wygrać, tak. Natomiast właśnie tak jak wspominałem, kompletnie nie widzę Zegler i też nie za bardzo widzi mi się zwycięstwo z tej historii w komedii musicalu. No, na pewno w tym momencie wiele osób powiedziałoby, że jednak tutaj West Side Story ma Oscara za komedię i musical w kieszeni. Nie Oscara, tylko Złotego Globa, ale w tym wypadku ja bym jeszcze się wstrzymał z przedwczesnym przyznawaniem Złotego Globa. Na pewno nie będzie to takie proste. Tak, myślę, że możemy akurat w tej kategorii oczekiwać sporych zaskoczeń, jeśli chodzi o przyznaną nagrodę.
Z Alanem będziemy nagrywać przewidywania Złotych Globów oczywiście, także zapraszam was, drodzy widzowie, na ten materiał. Właśnie, myślę, że tam dużo więcej powiecie na ten temat, natomiast no, jeżeli chodzi o szansę West Side Story, no to na pewno należy traktować je poważnie, natomiast bez przesady, żeby uważać ich, uważać za jakiegoś wielkiego frontrunnera, jeśli chodzi o niedzielne przyznanie nagród. No i tak, i chyba możemy zakończyć na tym naszą dyskusję o tym filmie. Myślę, że tak. Tak jak więc, tak jak tutaj mieliście okazję wysłuchać, nie jesteśmy wielkimi fanami West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga. Uważamy, że jednak nie jest to udany remake. Nie uważamy, że jakoś, że odegra na tegorocznej gali Oscarów znaczącą rolę. Może się zdarzyć, że będzie tego filmu pełno, natomiast nie sądzimy, że koniec końców Spielberg wyjdzie z tegiem nagród, bo są po prostu lepsze, są bardziej udane filmy i są bardziej potrzebne filmy, bo West Side Story naszym zdaniem po prostu potrzebnym filmem nie jest, zwłaszcza w takiej formie, w jakiej pojawił się w tym roku. No, dokładnie tak. Takie podsumowanie. No także dziękuję ci bardzo, Jacku, za tę dyskusję ze mną. A ja również ci, Michał, dziękuję za udaną dyskusję, za dwie dyskusje w zasadzie i fajnie, że mogliśmy nagrać również tutaj rozmowę o jakimś gorszym filmie niż tak jak w ostatnich dwóch przypadkach, gdy gościłem u was na kanale. No i mam nadzieję, że nie ostatni raz, także do usłyszenia. Ja również mam taką nadzieję. I mam do usłyszenia wkrótce, mam nadzieję. Również miałem taką nadzieję. Więc dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia i napiszcie w komentarzu, po co według was powstało West Side Story, bo my się cały czas zastanawiamy.